Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Far Cry'u drugim oczywiście. Oczywiście zachęcam was do zostawienia lajka w górę, znaczy łapki w górę, subskrypcji. Jeżeli chcecie wspomóc mój kanał, możecie też zostawić dotację. Kurwa, gdzie mam teraz dokładnie jechać? Oto jest moje pytanie. Gdzieś tam w górę mapy chyba. Oj, strasznie dziwna jest ta nawigacja w tej grze, nie powiem. Gubię się troszeczkę. Co jeszcze zrobię? Ja sobie tak, podgłości sobie na słuchawkach co nieco. Ale grę jeszcze troszeczkę bym przyciszył. Czy to mi się wtedy nie zapisało, czy mi się wydaje? Czy to się zapisuje w jakikolwiek sposób? No powiedzmy, nie wiem, mi się cały czas wydaje, że jest jakoś chuj głośno. Ale to może tylko mi się tak wydaje. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Wyciszę sobie jeszcze telefon. Okej. Okay. Dobra, i możemy lecieć. Wiecie, żeby mi nie przeszkadzało tutaj jakieś dinganie i tym podobne. Gdzie ja w ogóle jadę? Zajebałem w ogóle jeepa z tamtego miejsca. To jest jakoś przyjaźnie do mnie nastawione, czy nieprzyjaźnie? Oto jest pytanie. Zawieszenie ognia. Jeśli złamiesz zakaz i użyjesz broni, wszyscy obrócą się przeciwko tobie. Granica strefy, w której nie wolno używać broni, znajdziesz na mapie. Aha, okej. Okay. Czyli nie mogę używać broni, czyli jest spoko, czyli luz. Czyli nikt mnie tu nie będzie chciał zabić w takim razie. Okej. Okay. Mogę schować broń w ogóle? Tak. Całkiem? Chyba nie mogę. Nie wiem. Dobra, będę z maczetą chodził. Tylko gdzie ja tu mam iść? Gdzieś tam dalej. Zaraz się okaże, że ja to powinienem w ogóle objechać. Tak, to powinienem w ogóle objechać. Aha, okej. Okej, wszystko jasne. Muszę lecieć gdzieś jeszcze w cholerę dalej. Może to przejście, jak on jest zmęczony, jest takie... jest na tyle wyraźne. Boże, mi się cały czas, ja nie wiem. Już wyciszane mam wszystko w cholerę. I słuchawki, i wiecie, i na mikrofonie też mam głośność do słuchawek. I na słuchawkach mam głośność do słuchawek, i grę przyciszyłem, to dalej tak napierdala. Ja nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, no czekajcie, ale jak ja tu pogłaśniam... Nie, dobra, już myślałem, że na mikrofonie jak pogłaśniam, to będę tylko słyszał lepiej siebie. O! To by było fajne. W ogóle fajnie by było sobie... znaleźć, że tak powiem, właśnie takiego cusia, co bym mógł sobie rozdzielić słuchawki od gry. Tylko za cholerę nie wiem jak ja bym to podłączył do Razera. Znaczy do mikrofonu Razera. Ale to by było fajne. Wiem, że pod XLR-a jak ma się tam odpowiednia jakieś tam turna, kompresory, nie kompresory... O Jezu. To wtedy to fajnie działa. Kurwa, no nie, nawet przerywał nagranie. Nie widzę, co się dzieje na autodaku i to mnie trochę rozprasza, bo mam zasłonięty kurwa folderem. A. Tak źle, ale wiecie, jak zminimalizuję grę, to się może pojebać i to będzie więcej roboty i później chuj, no. Dobra. Przynajmniej dojechałem tam, gdzie miałem dojechać. Rozumiem, że to będzie ten budynek po lewej? Tak. W tym budynku znajduje się magazyn broni. Za diamenty możesz zakupić nową broń i sprzęt lub dokonać ulepszeń. O, okej. Mam od razu save pointa. Oferuję misję, dzięki którym uzyskasz dostęp do nowych broni i sprzętu. W tej chwili go tu nie ma. Wróć później. Jak to kurwa go tu nie ma? Dlaczego? Co my tu mamy?
Aha, dobra, mogę sobie podejrzeć, ile to kosztuje. Mam 10 diamentów, co? To jest internetowy sklep z bronią. Mam 10 diamentów, ale to za dużo kupić nie mogę, jak na razie z tego co widzę. Jedynie karabin szturmowy. Ale kurwa, no jak ja mam tu wrócić później? Po co? Zapiszmy sobie, a co? Ja sobie ostatnio tak zapisałem, że tak powiem, szybkim save'em, ale nie wyłączałem gry, także powinno być chyba dobrze. Mogę gdzieś tu połazić sobie? Mogę. Czy to jest jakaś miejscowa for me? Czemu tylko jeden wziąłem? Chcę więcej. To jest jakaś amunicja? Co to w ogóle jest? Wait a second. Mogę sobie tutaj zostać. To jest tak jakby moja skryjówka, czy nie? Aha, musisz kupić skrzynki. No dobra, i to rozumiem, że gdziebym sobie nie zrzucił, to będę mógł sobie to wymieniać, tak? Tak, gro? No zaraz, nie było tu opcji do spania przypadkiem, w którym się mógł zdrzemnąć. Nie, no nie widzę łóżka żadnego. No szkoda. No nic, dobra, no to co? Nie wiem. Nie wiem, co ja mam zrobić w tym momencie. Czy mi się cel misji jakiś zmienił? Nie, no mam iść tam, ale tam go nie mam. To what the fuck. Tu nie mogę wleźć. Nie wiem, wydaje mi się, że mogę wejść do budynków z okrągłą klamką, aczkolwiek mogę się mylić. Widzicie, tu jest okrągła i tu mogę. Halo, halo, jest tu kto? Co my tu mamy? Nic. Myślałem, że będzie, wiecie, coś jak w Wiedźminie. Tablica z zadaniami albo w Dying Lightie. O. Nie, no pusto. Tu nikogo kurwa nie ma. No to jest zaraz. Gra mi każe tu przyjeżdżać, tu nikogo nie ma. Wróć później. Ale to jest mój cel misji. No i co teraz, kurwa? Którą mamy w ogóle godzinę? Powie mi ta gra, czy nie? No pewnie, że mi nie powie, bo po co? Dobra, tu jest jeszcze jakaś jedna chatka. Może tu się będę mógł zdrzemnąć, co? Not now, when your country needs you most. We are at a critical moment in the nation's history. Rozpraszało mnie to radio. Okej. Zdrzemnąć się nie mogę, w żaden sposób. No halo, jest tu kto? Halo? Panie właścicielu? Czemu pana tu nie ma? Czy niektóre cele misji są takie mało ten? Czy ja mogę na przykład zamówić sobie przez internet i mi się to pojawi? Bo nie wiem. No dobra, no na razie i tak dużo nie mogę kupić. Mogę kupić to, nie? Dobra, do kasy. Do kasy. Teraz dokonasz zakupu danej broni w magazynie obok, będziesz miał dostęp do jej nieograniczonych zapasów. Zakupiona broń jest zawsze w doskonałym stanie. Aha. Aha, odblokowano nowe ulepszenia. O, to ciekawe. Ulepszenia. Lubimy ulepszenia, prawda? Instrukcje operacyjne. Aha. Co kupiłem? To kupiłem. Dostępny w sklepie z bronią. Koszt 3 diamentów. Instrukcja operacyjna, instrukcja naprawy. A co mnie to daje? Widzicie, muszę kupić broń, a później mogę sobie ten. No mam niby jeszcze 4 diamenty, nie? Są bronie specjalne, pojazdy. Są tylko instrukcje naprawy, co? Uaktualniono cele. Dobra, co mamy w celach? Idź do zbrojowni po nową broń. Ja chcę ulepszenie sobie wykupić. I co teraz?
Poprawienie celności. O! Poprawienie niezawodności. Dobra, to niech nie gra. To niech mnie to lepiej nie zawodzi. Wiecie, no lepiej, żeby broń nie zawodziła w trakcie walki, bo jak nam się zatnie, to będzie chujowo, nie? Dobra, i rozumiem, że to ulepszenie mam kupione, tak? Kurwa, nie to chciałem. Tak, to już mam kupione i... minus 35% czas odblokowania, minus 20% zużycie. Broń raz kupiona zawsze jest w magazynie obok sklepu, z tego co rozumiem. Aha, mogę sobie tutaj mieć, co? No zajebiście. W ogóle mam jakieś, nie wiem, czy to jest amunicja, czy co? Okej, okej. Na pewno gra mnie teraz poprowadzi dalej. Czy nie? Powie mi coś gra? Poszukaj warzomeka kogoś, kto może dać ci lekarstwo. Dobra, to, ale to jest barmajka, okej. Okay. A tu nikogo nie było przed chwilą. Halo gro, co ja robię w ogóle? God damn it. Może nie będę z tym chodził? You're still alive. No żyję. You made it out. I wasn't sure what had happened to you. I'm Michelle. Twój pierwszy i najlepszy kumpel. W czasie wykonywania misji zaproponuje ci alternatywny sposób. I'm sure you still need medicine. Malachia never really goes away. That's the man you want to see. He has plenty of pills. Boobies. I'm sorry I was so short with you back there. Thank you for saving me. I don't forget a favor. Dobra, mogę sobie z nimi pogadać? Oh, you people never stop. Here's the bloody tape, all right? That's it. That's all I've got. Jaka taśma? Well, aren't you going to destroy it? That's what your friends usually do. Wait, you're not here for the tapes, are you? Oh, I see the problem now. You can get the pills you need from the church in Pala. The priest there will help you, assuming you make it in time. Just pass it along for me. Aha, okay. You can't break a man the way you break a dog or Let's a horse. The harder you beat a man, the taller he stands. To break a man's will, to break his spirit, you have to break his mind. Men have this idea that we can fight with dignity. Oh, wait, a proper you're the new guy. Badass. Name's Warren. Hey, you ever need any help out there, give me a call. I'm serious. I'm the guy you want when the shit goes down. Aha, dobra, czyli oni będą mi pomagać. Mogę sobie jakoś tam po nich dzwonić jeszcze. Kurwa, nie wiem jak. Ale okej, okay, okej. Okay. Dobra. Tak, tam jest jeep, którego zajebałem. Tu jest drugi jeep, to weźmy sobie tego drugiego jeepa. Bo czemu by nie? I rozumiem, że mamy cel poboczny, tak? Idź do kościoła i dostać nagranie o Somalii. Czyli to są takie misje poboczne. Ej, wait a second. Wait a second. Mapa. Jestem zwrócony dosłownie na skrzynię. Jak tu wejść? Nie wiem, strzelałem, że to mogę rozjebać. Dobra, mamy diamenty. No, diamenty się na pewno przydadzą. Nie wiem, czy to dodaje za każdym razem 10 diamentów, ale... Czy my mieliśmy jakieś diamenta, to dodaje 2 powiedzmy? Ale fajnie, że w samochodzie nawet jak jesteśmy, to, no, to oko nam świeci tutaj na tym GPS-ie. No dobra, no to jest fajna opcja. Nie powiem, że nie. To jest akurat przydatne. Mam tylko jedną taką małą nadzieję, że nie będą mnie atakować jak pojebania, jak sobie będę po prostu jechał, bo powiedzą, ej, to on, to ten najemnik, czy ktoś tam, kurwa, nie? No wiecie, takie akcje zazwyczaj są słabe. Ja tu przejadę w ogóle teraz? No jakoś tam powiedzmy, że przejadę, nie? Dziwna ta droga, ale okej.
Aha, i teraz idziemy do tego miasta, gdzie nie można broni używać. O, czekajcie. Ja teraz będę szukał jak pojebany, kurwa, tych skrzyń, kurwa, jak mi zacznie tylko oko mrygać, bo... Muszę sobie tak, wiecie, powoli. Tu to będzie... O. Mamy to. Tu, pod drzewem. Kurwa, gubię to co chwila. Dobra, to dalej. No już to widzę, Okej. Okay. A, tu mi się jeden dodał teraz w tym momencie. Dobra, czyli się tak różnie dodają te diamenty. Okej. Myślałem, że za każdym razem się doda jakaś taka, wiecie, większa ilość, a tutaj raz mi się doda dwa, raz jeden, raz kurwa pewnie osiem. Chociaż wątpię, bym kiedykolwiek dostał 8, a te pierwsze, które dostałem, to były takie turbo bonusowe. Okej. Znowu jest gdzieś tu w tym budynku, co? Nie w tym budynku. W tym budynku? No to ciekawe. Nawet strefy zawieszenia broni frakcje mogą otworzyć do ciebie ogień, jeśli wejdziesz na ich terytorium. Granicę znajdziesz na mapie, potraktuj to jako ostrzeżenie. Aha. Dobra, sorry, ziom. Sorry. Nie zauważyłem. Ale oni tu kurwa diamenta mają. Dobra, no i tu sobie stoi jakiś ziomuś. Ale tam jest diament. I co teraz? Czy on tu będzie tak stał w miarę jednej pozycji? Co, zrobię sobie szybki zapis. Dump my shit this morning. All of it? Christ, you know I'm out. Why would you do that? Where you be? We had an OD last night. Bloke still had the needle jammed up his arm. Who was it? Had it fine. Bloke said his junk was bent, so I... Dobra. Skrupulatnie podjumałem diamenta. Teraz mapa, droga moja. Gdzie mam iść? Tą stronę chyba? Dobra, tamci się w ogóle nie zorientowali, że zajebałem im diamenty. Bardzo dobrze. Dobra, tędy chyba nie przejdę. Muszę wejść jakoś bardziej od środka. Tak mi się przynajmniej wydaje. To nie jest wroga strefa żadna. Właśnie nie świeci na czerwono. Jakoś tymi alejkami. O, mamy kolejne diamenty. Tamtą stronę bardziej. No dobra, to idźmy jeszcze poszukać diamentów w takim razie. No diamenty się przydadzą. What do you want? Oczywiście będą w tej czerwonej strefie, nie? No gdzieś, gdzie by indziej mogły być? Okej, przejdźmy sobie obok, za tym budynkiem najlepiej. No tak, pewnie w każdym takim miasteczku będą kurwa dwie skrzynki z diamentami. I obie będą w takiej strefie, wiecie, zastrzeżonej, nie? Dobra, ja sobie quick save, żeby mnie nikt nie zajebał przypadkiem. Wiecie, co jest najbardziej bolesne, że ja w tej grze strasznie nic nie widzę. Jest tu ktoś w środku? Nie ma. A dobra, tu jest amunicja. To jebać, to wyjdźmy przez tę dziurę z powrotem. Włączę sobie mapkę. Panie, ja tu obieżyłem świat, ja tu tylko z mapą chodzę, ja szukam nie wiem czego sam.
No dobra, no i mamy podjebane diamenciki. No i to mi się podoba. No w sumie poszło gładko. Myślałem, że będzie gorzej. Nie, pewnie więcej nie ma w tym mieście, jak znam życie, bo to nie tylko w czerwonych strefach były. A czerwone strefy były zrobione dlatego, że mieli tam diamenty właśnie. A mogą tu coś złapać? A, dobra, karabin. Nie, nie, nie będziemy go może używać teraz. Dobra, tu muszę iść jakoś tędy. Czy to wejście do kościoła jest od głównej, czy ja tak sobie wlazłem od tyłu teraz tylko po to i wyłącznie dlatego, bo tu jest znacznik. Ja muszę wejść od przodu do kościoła, nie? Wyjebałem krzesło, a co tam? A front kościoła pewnie jest tu, przy drodze. Tak? No pewnie tak. No okej, okay, no jest okrągła klamka. Moja teoria na razie się sprawdza, nie powiem, że nie. Halo, jest tu kto? Panie księżu? Księdzu? I'm sorry, there aren't regular services at the moment. Oh, you're not well. You should see a doctor before you really need a priest. Did Ruben send you? He had something for me. I would be very happy to give you what little medicine I have in exchange. I think you should take one of those right away. Użyj klawisza H, aby zażyć lekarstwo na malarię. No dzięki, gro. Those will only last a short while, but I may know where to get more. Not all of my people have left. Many are trapped, scared of what will happen if they are caught trying to leave. And there are others who have chosen to stay. We try to help where we can, and we could use someone like you. Aha, mam coś dla ciebie zrobić? Halo? Halo? Dobra, nic mi nie powiesz. Dobra, będę potrzebował lekarstw, to wrócimy. W każdym razie przejebana jest opcja, że jesteśmy chorzy na malarię i potrzebujemy lekarstw. Ukończyłeś samouczek oraz część treningową. Dobra, ja się trzy odcinki kurwa męczę z częścią treningową i samouczkiem. Ja pier kurwa dole. Joaquin Carbonell może zaprowadzić cię do sztabu oznaczonego symbolem wykrzyknik, gdzie urzęduje Leon Gakumba. Ich ugrupowanie to UFLL. Aha. Dzięki tabletkom unikniesz nawrotów malarii, możesz się teraz swobodnie poruszać. Odblokowujesz schronienia i ulepszasz je, współpracując z przyjaciółmi. Badaj posterunki, aby uzyskać informacje wywiadowcze. Podczas eksploracji terenu możesz znaleźć diamenty. Za diamenty dokonasz zakupu broni nowego typu. Misje dodatkowe zlecone ci w sklepie z bronią. W lokalizacjach oznaczonych wykrzyknikiem możesz otrzymać więcej misji dodatkowych. Pomiędzy przystankami autobusowymi w swoim rejonie, stan gry będzie wtedy zapisywany. Aha. Gdzieś w pobliżu znajduje się handlarz bronią, którego nazywają szakalem. Sprzedaje zabawki obu walczącym stronom. Każdy gnat, każda pestka i każdy trup, którego widziałeś, wiedzie prosto do niego. Znajdź go i zabij. No dobra, i mam teraz co? Mam dwa ugrupowania jakieś. Mogę sobie wybrać, dla kogo chcę sobie zrobić misję? Nie, mam tu jakieś zadanie oznaczone wykrzyknikiem. Pewnie mogę się zgłosić do tego gościa. Czy do tych mam nie podchodzić? Bo nie wiem. Dowolnej lokacji, aby otrzymać zadanie. Aha. Stop there. You know the drill, no weapons. Skąd ja mam znać zasady, że tu się wchodzi bez broni, co? Zapiszmy sobie. Okej. Okay. I kto mi tu niby zadanie da? Pewnie muszę wejść gdzieś w chuj na górę. We fight for the FLN. You'll call me Dr. Kakumba. How you get across border? Nobody can come into country these days. Tell him. There's a special forces outfit in area, just gun for hired guys, but they are armed to the teeth. They are paid to parachute in and grab someone.
He doesn't need to know who. It's okay if he knows. They're here for a big shot from the APR, but if they take our enemy, we got nobody to fight. Just get to the point. The SF team is set up in good position in the desert, 2 kilometers to southeast. Kakumba here doesn't want anybody to think he planned secret rendition would make him look bad. Enough, please. All you have to do is to find this man and destroy their vehicles. The gear in their vehicles, radios, water, canteens, ammo, all the gear they dropped in. This is our struggle. Africa is for Africans. We do not need outside involvement. I expect you to stop this man. Job is yours. Standby point is in southern desert. Find the team and destroy their gear. Then they are nice and screwed. Payments here. O, dobra, dostaję diamenty też za to. Aha, tajna misja, czyli mam być pewnie niewykryty, mam wszystko rozjebać i kurwa ma być fajnie, tak? Kurwa, nie lubię takich misji. Wiecie co bym jeszcze sobie zrobił w tej grze? Opcje, gra. Czułość myszy, nie. Czy to będzie w grafice? Jakość grafiki, bla bla bla. Widzicie teraz wszystkie ustawienia. Jasność. Kurwa, to jest wszystko tak ciemne. Troszeczkę sobie też kontraścik podkręcę i zmniejszę gamę. Będę miał w chuj jasno pewnie. Nie, dobra, to troszeczkę zmniejszymy. Ale ta gama, po prostu mam tak ciemno, kurwa, ja nic nie widzę w tej grze. Ja nie lubię nic nie widzieć. Okej, niestety gram na DirectX 9, bo jak włączam dziesiątkę, to nie wiem dlaczego, ale Action mnie tej gry nie widzi. Nie wiem, czy tego przypadkiem już nie mówiłem. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że już chyba o tym wspominałem. Uaktualniono cele, jej! It's Michelle. Meet me a half kilometer northeast of Mokuba. Dobra, a gdzie ja zostawiłem auto? Nie wiecie, może przypadkiem. Gdzie się mam spotkać? Boże, tam mam cele, tu mam cele, Boże pomocy. Dobra, tutaj jakiś samochód stoi, to sobie po prostu to wezmę, nie? Wezmę sobie to autko. Wszystkie samochody mają tak po prostu z dupy GPS-a? Tak jest. Okej, dostałem 15 diamentów w sumie za to, że jeszcze nic nie zrobiłem. To jest dosyć ciekawe. A tą drogą widzę, że nigdzie nie wyjadę. Znaczy pojadę nie tam, gdzie bym chciał, nie? To już trochę boli. Muszę jakoś tędy, tamtędy. Spotkałbym się z Michel, ale zrobiłbym chyba, kurwa, nie wiem co ja bym zrobił. Aha, dobra. Zniżył wyposażenie oddziałów. Aha, dobra, to niebieskie to pojadę do Michelle. Ale wiecie co? Chyba... A, tu jest nawet mój Jeep, którego zajumałem i go tu zostawiłem na pastwę losu. O kurwa. Kliknąłem prawy klawisz myszy przez przypadek. Czy ja się tak rozglądam? Tak, ja się w ten sposób rozglądam. O kurwa, jak głupio. Czyli rozumiem, że nie mogę strzelać. No zajedziemy do Michelle. No jak ma dla nas jakąś propozycję? No to czemu by nie w takim razie? Zobaczymy, co ona tam nam zaoferuje. Kurwa, tu niby 60 mil jadę, ale jakoś tego nie czuję. Chyba, że to kilometry, ale nie jestem pewny. O kurwa, to jest jakiś posterunek. God damn it, spierdalam stąd. Od tego to, że mnie przewidział. Ja bym ich rozjebał, tak po prostu, just like that. I wjechał we mnie, o kutas! Dobra, tego się nie spodziewałem. A to mój ziomuś, on mnie podniósł. Ej, to mój ziomuś we mnie wjechał? Jak to takto? Skąd strzela?
Boże, ile się w nich trzeba nastrzelać czasami? Oni jeszcze żyją. God donut. I tu dwóch tylko było? No chyba tylko dwóch. Aha, przeprowadzono rozpoznanie. Jeden z 57 posterunków. Chyba sobie podniosłem apteczkę. Zajebiście. No dobra. To wróćmy po samochód w takim razie. Jedźmy do tej Michelle. Tylko, że przed nią się zatrzymamy i sobie ogólnie, wiecie, zakończymy odcinek. Kurwa, Maxa w ogóle. Dobra, ale nie mam żadnego pojazdu w tym momencie. To trochę chujowo. Przez to, że mnie mój ziomuś chyba rozjechał, straciłem auto. To jest kurwa wręcz tak złe. To jest tak złe w tym momencie, że ja nie mam samochodu. Tam w ogóle coś jeszcze jest. Co to kurwa jest? To jakiś mój save point? Tak? Może tam będzie jakiś samochód dla mnie, co? Jest pewnie jakiś obóz, który będę musiał zabezpieczyć. Or some shit. Tak mi się wydaje. To muszę jakoś zabezpieczać, czy nie? Co? Nie mam zielonego pojęcia. Czy to jest ten mój taki mój? Chyba ten mój taki mój, mój. Tak jest? Tak. Co ja bym sobie... Przespałbym się do... która jest godzina? 10. To przespałbym się do, nie wiem, 6 rano. Aż będzie kurwa jakoś jaśniej. Bo bieganie w nocy mnie nie jara, no. No nie jara mnie. W ogóle. I chuj, dobra, to skoro jesteśmy tutaj przy tym safe pointie takim fantastycznym, sobie zapiszemy. Mamy 4% gry. No to trochę to może potrwać, w moim wykonaniu w szczególności. A dzisiaj to było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.